Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast dla ludzi świadomych. Dziś będzie audycja taka troszeczkę nietypowa, ponieważ postaram się wam przekazać kilka takich informacji, które nie są wcale tak oczywiste z punktu widzenia nawet człowieka, który to wszystko studiuje. Dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy sobie o medytacji. Ponieważ w ostatniej audycji mówiłem wam o tym, że nawet Jezus nam o tym nauczał, że najważniejsze to poznać samego siebie, żeby wiedzieć tym, kim naprawdę się jest. Dlatego jest to tak istotne, zwłaszcza dla osób. Tych z Was, którzy szukacie czegoś więcej, po prostu wiecie, że coś więcej w tym wszystkim jest i że życie nie jest wyłącznie tym systemem społeczno-politycznym, w którym musimy wszyscy siedzieć i być totalnie manipulowani przez całe otoczenie. Dlatego medytacja w celu poznania samego siebie jest istotna, ponieważ to pozwala nam wynieść się ponad te rzeczy, a dzięki temu zaczynamy stanowić i wpływać na ścieżki swojego losu. Dlatego jest to tak ważne i jest to tak naprawdę największy sekret, jeśli można coś w ogóle porównać w tej skali, ponieważ jest to brama, jest to przejście do innego poziomu świadomości, który sprawia, że, jakby zamiast być granym w tą grę, zaczynamy w tą grę zwyczajnie grać. I teraz wiecie: jest bardzo dużo różnego rodzaju kursów, medytacji, książek na temat medytacji, sposobów, rodzajów. Jedni polecają takie metody, duzy inne metody. Tak naprawdę. Nie ma to aż tak większego znaczenia, ponieważ głównym sednem medytacji jest to, żeby się wyciszyć, wejść w stan tak zwany zero. Ten stan zero jest takim stanem, w którym nie, nie posiadamy żadnych myśli, nie przebiegają nam ani żadne dźwięki myśli, inne rzeczy przez głowę. Po prostu jesteśmy totalnie wyzerowani i po prostu czujemy, że jesteśmy. I to jest główny stan medytacji. Często też można powiedzieć, że ludzie, którzy pracują w tak zwanym flow, czyli na przykład ktoś maluje rzeźbi, czy robi cokolwiek tam innego, czy na przykład gra na instrumencie, że jest to moment, w którym wchodzi się. I, i, I ludzie, którzy posiadają jakiegoś takiego rodzaju pasji, doskonale to zrozumiecie. Po prostu wchodzimy w stan jakby takiego flow, kiedy nie zastanawiamy się nad tym, co robimy, tylko po prostu robimy. W pełni płynnie, w pełni serca, i to wszystko wtedy wychodzi tak naprawdę najlepiej i następuje największy rozwój. Dokładnie tak samo jest z naszym życiem i z poznaniem tego, kim naprawdę jesteśmy w tym wszystkim. No bo szkół na ten cały temat jest bardzo wiele, różni ludzie oferują różnego rodzaju modele, ale tak naprawdę, no tak jak sami doskonale wiecie, wszyscy mówią o tym samym: że ważne jest to, żeby pokonać swoje ego, żeby zrozumieć, że jest się kimś znacznie więcej, że, że, że nie jesteśmy tylko małym, skończonym człowiekiem, który nie ma w ogóle wpływu na to, co się dzieje i musi być targany przez codzienność, tylko zaczyna być coraz bardziej oczywiste nawet z naukowego punktu widzenia, że jest coś znacznie większego, co o tym wszystkim zawiaduje, w związku z czym my też tak czy inaczej jesteśmy tego częścią. No i teraz widzicie, cały paradoks polega na tym, że ten świat... W tej naszej odsłonie, którą mamy teraz, został tak zbudowany, żebyśmy my, będąc ogłupiani z każdej strony różnego rodzaju przekazami, itd., tak dalej, tak dalej, które nakłaniają nas wyłącznie do życia w świecie, gdzie chcemy mieć więcej. Chcemy mieć więcej uwagi, więcej pieniędzy, więcej wszystkiego. W związku z czym. Przez to, że jesteśmy zewsząd, tym, 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 tą, tą całą sytuacją ogłupiani i, i tak naprawdę podprogowo manipulowani, to sprawia, że my coraz bardziej wierzymy w to, że musimy jeszcze głębiej wchodzić w ten system, który nas trzyma tak naprawdę jak więźniów. Dlatego dzięki. E, może to, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale właśnie dlatego dzięki medytacji, która pozwala wejść w stan zero, zaczynamy uzmysłować sobie, że zupełnie tak nie jest. I proces w tych medytacjach postępuje. To nie jest tak, że medytacja to jest tylko wejście w stan zero, czy wejście w stan flow i to jest wszystko job-done. Oczywiście dla jednych być może jest to. Yy, cel i samo bycie w tym stanie zero jest na tyle przyjemne, że można po prostu zwyczajnie z tego czerpać i uspokajać swojego ducha. Przez to, że po pozbyciu się wszystkich myśli, tego natłoku, różnego rodzaju informacji, które przewijają się przez, przez naszą głowę, zaznanie takiego momentu Ciszy sprawia, że zaczynamy napełniać energetycznie to swoje wyższe ja, może inaczej, ta nasza więź tego naszego niższe, tego, tego naszego niskiego ja, w, którego, w którym my żyjemy, która istnieje pomiędzy wyższym duchem, naszym własnym duchem. Tym, który naprawdę istnieje tam na górze i, i, i który tak naprawdę gra nami w tą grę, ale on chce dla nas też tak samo jak najlepiej, ponieważ on chce tą grę przejść i te doświadczenia wyciągnąć. I teraz medytacja, jeżeli spojrzymy na to z takiego punktu widzenia po prostu bycia w tym stanie zero, ładowania swojego ducha energetycznego, co sprawia, że właśnie medytacja ma tak wiele różnego rodzaju benefitów że mówi się o tym, że medytacja bardzo dobrze wpływa na psychologię człowieka, na jego generalny rozwój, na to, że się szybciej uczy, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystko dzieje się to za sprawą tego, że w trakcie medytacji, po wejściu w stan tego totalnego wezerowania, my ładujemy swoje ciało energetyczne, dzięki czemu nasze ciało biologiczne zaczyna działać trochę szybciej. I tak mniej więcej to wygląda z poziomu takiej całkowicie prostej medytacji. Natomiast o ile wszystkie szkoły traktujące na, na, o, o medytacji mówią o jednym i tym samym, to śledząc różnego rodzaju nauki związane ze szkołami medytacji, zobaczyłem w tym, oczywiście w naszym fraktalnym świecie, czy tym naszym, tutaj, który nas otacza, czy tym totalnie pozazmysłowym. Wszystko jest fraktalne, więc wszystko ma swojego swego rodzaju schematy. Te schematy się zmieniają tak, jak zmieniają się fraktale. I zobaczymy, jakby schemat tym wszystkim. I teraz chciałbym wam powiedzieć, w jaki sposób naprawdę zacząć naprawdę zacząć medytować żeby zacząć zdawać sobie sprawę z samych siebie. Dzięki czemu wy wszyscy będziecie w stanie zamiast czytać dużo mądrych książek po prostu zabierzecie się za sedno sprawy i to sprawi, że e, wasz czas w tym wszystkim będzie skrócony. A na tym najbardziej mi zależy, żeby pomóc wam odnaleźć samych siebie. Bo o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy to wszystko tak wygląda jak wygląda. Wszystkie szkoły medytacyjne, ale mam tutaj na myśli tradycyjne szkoły medytacyjne, nie tam jakieś nowoczesne tego wszystkiego odmiany, New Age i tym podobne sprawy, tylko takie starożytne podejście do medytacji, tak sobie to nazwijmy. To tych różnych podejść do tego tematu jest bardzo wiele. I teraz, nawet opierając się wyłącznie na jednym systemie, którym jest Zen zen jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliskie, ponieważ i medytacja za zen, i głębsza praktyka zen prowadzi bezpośrednio do oświecenia. I tak naprawdę mówiąc w kategoriach naszej, naszego współczesnego języka, to po prostu ilość konwersji, jeżeli chodzi o oświecenie w zen, jest nie do pobicia. I teraz w, wynika to z tego, że Generalnie mnisi zen, którzy praktykują głębokie, głębokie zen, to są ludzie, którzy oni, oni żyją na zasadzie. Tam, tam w ogóle nie ma miejsca na ego. Oni kładą się spać na komendę dosłownie w 15 sekund, śpią 3-4 godziny, i reszta czasu to jest medytacja, praca fizyczna, chodzenie po domach, zbieranie darów. I, i, I wyłącznie praca nad tym, żeby osiągnąć to oświecenie, i praca nad tym, żeby wyzbyć się ego, ponieważ ego jest, o ile jest narzędziem do tego, abyśmy my dostarczali tych doświadczeń, bo mimo, mimo wszystko nie chodzi o to, żeby że nasze ego jest wyłącznie złe. Nasze ego, które jest bardzo wybujałe, owszem. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Natomiast oni wierzą w to, że poprzez totalne wyzbycie się ego w taki sposób, że no ich praktycznie nie ma. Jedyne, jedyne co robią, to zmierzają ku oświeceniu, sprawia, że idzie im to po prostu szybciej. Co wcale nie oznacza, że my tutaj, żyjąc w naszym zachodnim stylu życia, nie możemy zaaplikować dokładnie tych samych metod i praktyk których używają nisi zen, wręcz przeciwnie, uważam, że zaaplikowanie zasad i praktyk medytacji, które oni opracowali przez e, tak wiele lat, pomoże wam samym rozwinąć swoją własną praktykę medytacji do tego stopnia, że autentycznie zauważycie postęp na swojej drodze, zwłaszcza jeżeli chodzi o koncentrowanie się na samym sobie, na myślach i, i na tym, żeby wyzbywać się na tłoku informacyjnego, który przewija się przez wasze głowy. Ale zauważyłem jedną taką ciekawą rzecz, że są szkoły, które mówią o głębszych praktykach medytacji. I teraz jest wiele różnych starożytnych, Sposobów, nawet same Indie mają, mają opisane tyle, tyle różnych postaw i, i sposobów trzymania palców w trakcie medytacji, że świadczy już to o tym, że istnieje głębsza nauka w tym, jak zacząć się z tego stanu zero poruszać i żeby zacząć wpływać zupełnie świadomie na to, co nas otacza i na warunki, które sobie stwarzamy w życiu. I nawet patrząc na wyłącznie jeden system, którym jest zen. W praktyce zen po osiągnięciu oświecenia istnieją dalsze szkoły i nauki tego, jak jeszcze bardziej się w tym wszystkim rozwijać. I to nazywa się, żeby było śmieszniej, dark zen. I teraz no, ciemne zen, tak? No, od razu widzimy Yin-Yang, białą, czarną stronę, no i mówimy, no ale dlaczego czarna strona? I teraz powiem wam tak, cały ten dualizm, który nas otacza na świecie, Abyście to wszystko dobrze zrozumieli, o co chodzi i dlaczego to tak wygląda, jak to jest podzielone w tym całym systemie medytacyjnym, to jest ważne, to, żebyście musieli to zrozumieć, ponieważ generalnie żyjemy w całym tym dualizmie, i ten dualizm nam się wydaje, że to te, te złe rzeczy z naszego takiego ludzkiego punktu widzenia są naprawdę złe, a te dobre rzeczy są, no już wiadomo, o wiele lepsze, fajniejsze i dlaczego się na przykład nie dzieje tak, tak czy tak. To ten dualizm to są tak naprawdę wyłącznie aspekty. I to moment, w którym sobie zdajemy sobie z tego sprawę, to jest taki moment, kiedy wychodzimy ponad to wahadło bycia kiwanym w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, dobrze, źle, dobrze, źle. Bo to nie jest tak naprawdę cel naszego, naszej bytności tutaj na Ziemi, jako ludzi, w celu zbierania doświadczeń. Dlatego dualizm oznacza aspekty. Tych, te aspekty są w jakiś tam sposób podzielone. Ja nie, nie będę Wam opowiadał tutaj o tym, że jest tego tyle i tyle poziomów. Nie mam bladego pojęcia, ile jest tego poziomów. Natomiast popatrzmy sobie na to tak, jak na taką cebulę. Jak zaczynamy ją obierać, to pierwszą warstwą jest po prostu to, że jakby taką finalną prawdą jest to, że to i tak musi być 50 na 50. I te wzajemne aspekty wzajemnie siebie szanują, ponieważ wiedzą, że nawzajem nie mogą bez siebie istnieć. Dlatego Yin-Yang jest tak ważnym i silnym symbolem, ponieważ jeżeli jedna ryba zje drugą, to wtedy obie przestają istnieć, a one nie chcą przestać istnieć. I to w tym wszystkim jest piękne. No i teraz te aspekty też dzielą się fraktalnie na coraz mniejsze, coraz mniejsze, jakby. Hmm, te torusy, tak, energetyczne. I, I tutaj powoli zaczynamy schodzić do samego ziarna tej cebuli, tego, co jest w środku. I jest tak, że ponieważ to wszystko się dzieli, te obie strony jakby dzielą się na kolejne mniejsze i pomniejsze, to te coraz pomniejsze już przestają rozumieć szersze, jakby spektrum działania tych. Aspektów, w, w, tak naprawdę w harmonii, tylko zaczynają ze sobą nawzajem walczyć. I ta walka tych dwóch aspektów ze sobą, która jest prowadzona na takim fundamentalnym poziomie, jest też istotna, ponieważ yin i yang rozumie siebie wzajemnie i obie, żeby mogły istnieć, muszą cierpieć. I stąd bierze się całe w ogóle istnienie i sens tego dualizmu, ponieważ. Cierpienie sprawia, że jesteśmy w stanie doceniać wszystko to, co jest dobre. I dlatego też często nie widzimy tego, że nasze cierpienie, takie psychologiczne i cierpienie, które sprawia, że jesteśmy niezadowoleni w życiu, jest to coś, co bardzo powstrzymuje nas samych, sprawia, że ludzie popadają w depresję, tak dalej, czują się zagubieni w swoim życiu i kwestionują w ogóle. O, o, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? To właśnie dzieje się tak dlatego, ponieważ. Te już pomniejsze aspekty tych dwóch czarnych i białych, powiedzmy sobie, żołnierzyków muszą się już po prostu zwyczajnie bić. I to powoduje cierpienie w obu tych aspektach, dobra i zła. No i teraz można oczywiście na to popatrzeć jak na walkę, ale ponieważ tak naprawdę ta walka nie jest taką prawdziwą walką. I gdy jedna ze stron dochodzi do momentu takiego, że no są w stanie nawzajem siebie rozwalić, to po prostu dochodzą do jakby wspólnych wniosków i upgrade'ują się świadomościowo poprzez wspólne, jakby oświecenie. Tak, to, to sobie nazwijmy, tylko że to nie jest oświecenie z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ tylko my, jako ludzie, jesteśmy w stanie doznać oświecenia. Te wyższe aspekty już są tak naprawdę rozwinięte w świadomości, że oni już dawno mają ten temat ze sobą. Natomiast oni odkrywają wspólną nową drogę rozwoju i powiększania samych siebie. I w ten sposób coraz więcej czasami nam się wydaje, że zła dominuje na świecie, dlatego że ponieważ. To wszystko energetycznie się powiększa, bo nasze energie się zwiększają poprzez to, że zwiększyła się częstotliwość bicia ziemi. My podnosimy się wibracyjnie, w związku z czym musi, musi się na to zrobić w tym naszym torusie, który nas otacza miejsce. No i można wejść w te ciemne aspekty, które tak naprawdę nie są, nie są wcale złe, tylko są tylko patrzą na dobro z innej perspektywy. I tak naprawdę wszystko to, co nas otacza, wszystko to, czego doświadczamy, tak dalej, tak dalej, jest kwestią perspektywy. I teraz dlatego jest tak ważne, żeby zrozumieć wiele różnych perspektyw, ponieważ im więcej posiadamy informacji na jakiś temat, tym coraz więcej jesteśmy w stanie wyciągać wniosków. Tylko przychodzi taki moment, kiedy musimy uwierzyć w to, że nasze szukanie wewnętrzne, takie ezoteryczne, duchowe, nie jest czymś tylko... Eterycznym, sobie takim o. I moment, w którym zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet czasami ludzie, jak praktykują głębokie, jakieś tam bardzo medytacje i próbują wizualizować różne sprawy, i później te rzeczy im się przydarzają w życiu, to ich to aż tak bardzo nie dziwi, i oni zaczynają coraz bardziej wierzyć w to. Że myśli kreują rzeczywistość. Dlatego tak bardzo często w różnego rodzaju historiach sukcesu, nazwijmy to sobie tak, to ci wszyscy ludzie mówią, że oni po prostu mogą wszystko zrobić, bo mogą, bo po prostu mogą sobie wziąć, coś tam wymyślić, i wszystko układa im się tak, jak chcą, ponieważ ich myśli determinują rzeczywistość. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi: im więcej posiadamy informacji na różne tematy, tym bardziej możemy zacząć wyrabiać sobie swoją własną opinię i to jest bardzo ważne. Dlatego można powiedzieć, że już sama sztuka Dark Zen, która jest potraktowana w taki sposób, daje kolejną perspektywę nam wszystkim na to, żeby zacząć coraz bardziej jakby rozpoznawać się w tym świecie 5D. Więc Najpierw trzeba zacząć od tego, żeby wyzbyć się ego. I, i, I to jest taki trik, no ale nie trik. Najpierw należy wyzbyć się ego, e, stosując medytację czysto zazen. Później, w zależności od tego, co z kim rezonuje, trzeba zacząć uprawiać mudry, i różnego rodzaju ustawienia rąk i palców w trakcie, gdy się medytuje, ponieważ odpowiednie ułożenie palców, albo na przykład rąk w odpowiednim miejscu, czy ich podniesienie, czy ich opuszczenie sprawia, że my wchodząc w ten stan zero, jesteśmy w stanie rozwijać pewne potencjały. No, dlatego cała ta sztuka mudr, czyli ułożenia palców w trakcie medytacji sprawia, że na przykład. Układając palce w odpowiedni sposób jesteśmy w stanie bardziej wejść w energię własnego serca i poczuć więcej empatii, miłości i całego tego dobra, które nas otacza. Możemy wejść w każdą z czakr w odpowiedni sposób układając palce, żeby móc rozbijać te aspekty, żeby móc coraz bardziej poszerzać tą swoją energię, która nie prowadzi nas i do samorealizacji, ale też do tego, że no, wszystko, wszystko działa tak, jak powinno, tak? Więc już nawet samo Dark Zen właśnie mówi o tym, że istnieją nauki wewnątrz tego świata już znacznie bardziej szerszego świadomościowo. No. Nie ma dziwne, prawda? Wszędzie tam, gdzie istnieje świadomość, która hmm, funkcjonuje w jakiś taki czynny sposób dąży do tego, żeby być coraz lepsza. Dlatego my bardzo często chcemy po prostu zgłębiać różnego rodzaju tematy, wiedzę i tak dalej, ponieważ chcemy powiększać zbiór informacji. I jest to zupełnie naturalne u wszystkich tych, którzy są po prostu zwyczajnie odblokowani, wiedzą, że jest coś znacznie więcej do życia. Niż, niż tylko się wszystkim wydaje. Dlatego, jeżeli chcecie naprawdę zacząć uprawiać medytację, ale w takim celu naprawdę i poznania siebie i świata i być może nawet oświecenia, bo do tego to wszystko prowadzi, to uważam, że powinniście zacząć robić to w pewien określony sposób. I ja co jakiś czas będę Wam dostarczał informacji. Które formy medytacji, w jaki sposób po, poprowadzone, będą Was prowadzić w, w rozwijanie tych rzeczy, nad którymi czujecie, że powinniście popracować? Ale, żebyśmy mogli zacząć w ogóle całą tą zabawę, to musimy zacząć od najbardziej podstawowego tematu, którym jest wejście w stan zero, prawda? No, siłą rzeczy. No, i teraz e, wiem, że bardzo wielu ludzi. Chciałoby praktykować medytację, ale jest im bardzo ciężko wyłączyć myśli. No, nie da się ukryć, jeżeli żyje się ileś tam lat, będąc w jakiś tam sposób zaprogramowanym, to bardzo trudno jest ten cały program i spowolnić i wyłączyć. Ale się da. Jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba być cierpliwym i systematycznym i czuć, że naprawdę chce się to zrobić. Gorąco polecam do tego, żebyście sobie kupili taką matę i poduszkę do, do, do tego, żeby sobie usiąść do medytacji, bo wcale nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby umartwiać ciało, chociaż później po przekroczeniu pewnego etapu o to chodzi, że, żebyśmy w swojej jakby niewygodzie siedzenia znaleźli. Ten punkt, powiedzmy sobie, tego cierpienia pomiędzy tymi dwoma aspektami, yin-yang. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to punkt cierpienia, punkt wzlędnienia organizmu, w trakcie gdy siedzimy i ta, ta nasza sesja medytacyjna trwa naprawdę długo, to my, my wchodzimy jakby w taki stan, że rozumiemy, że jest to część zapłaty, którą musimy oddać, żeby zacząć widzieć, to coś. Co nas otacza, czego nie jesteśmy w stanie normalnie zobaczyć. Więc medytacja zazen jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób możemy pokonać gonitwę myśli i patrzeć na medytację w taki sposób, w jaki powinniśmy na nią patrzeć. Bo no, oczywiście to wszystko zależy od punktu widzenia, tak jak wam powiedziałem, jeśli ktoś chce po prostu wejść sobie w ten stan, wyluzować się i po prostu nawet sobie posiedzieć, pooddychać z zamkniętymi oczami i, i, i mieć chwilę dla siebie, to wszystko jest jak najbardziej dobre i pozytywne, ponieważ wszystko to, co jest pozytywne dla nas, rozbija nas samych. I powinniśmy dostarczać sobie emocji, które sprawiają, że czujemy się coraz lepiej. Nawet takie drobne rzeczy, że sobie posiedzimy sami, czasami na ławce i popatrzymy na nie wiem. Na, na, na otoczeniu, na przyrodę. Dlatego takie rzeczy sprawiają nam po prostu przyjemność. Yy, I medytacja zazen podchodzi do medytacji w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne szkoły. Dlatego yy, tak dużo poświęciłem temu uwagi, bo jest to coś takiego na tyle, yy, znaczy, to, to nie ma jakichś wielkich rewelacji, ale jest to <laughs> coś innego. Yy, ale. Jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie szybko wejść w ten stan zero i wył zaczynać wyłączać to swoje ego. E żeby usiąść do, do medytacji zazen, Ca cała idea medytacji zazen jest taka, żeby utrzymać trzeźwość i stałość umysłu. Czyli już na przykład za w zazen nie praktykuje się czegoś takiego, że medytuje się na dworze e albo w miejscach, gdzie jest dużo różnych mm, i dźwięków przyrody i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ma być po prostu święty spokój i chwila tego, żeby móc wystopować całą tą gonitwę myśli, która przez nas przebiega, koncentrując się na bardzo prostej sprawie, którą jest liczenie oddechów. Przy czym cały trik medytacji zazem polega na tym, że siadamy mniej więcej 20 do 30 centymetrów przed ścianą, nosem do ściany. Może być to kurtyna czy, czy na, zasadzie, na zasadzie zasłony. Chodzi o to, żeby było takie miejsce, w którym wiecie, że możecie sobie sami posiedzieć teraz i, i, i poświęcić sobie trochę czasu i luzu. Ale miejsce też na tyle stonowane, żeby różnego rodzaju obiekty, na przykład na ścianie, żeby nie było jakichś tam zdjęć, tak dalej, tak dalej, Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi o rzeczy, które rozpraszają uwagę. Po prostu możecie sobie nawet powiesić prześcieradło, żeby mieć jednolitą powierzchnię, gdzie nie będziecie w stanie rozpraszać swojej uwagi jakimiś tam drobnymi detalami. I siadając przed tą ścianą, należy złożyć ręce w taki sposób, że w prawą rękę Pomiędzy kciuk i palec wskazujący wkładamy kciuk lewej ręki i zamykamy lewą rękę na prawej ręce. I po prostu składamy ją w takie jajeczko. Tylko nie wizualizujcie sobie tego jajeczka tak, jak to się układa palce, że stykają się czubkami. Tylko jest tak, że po prostu lewa ręka okrywa prawą rękę. I siadając, kładziemy sobie te ręce relatywnie wysoko na udach, tak, że, o, o, że nasze ręce opierają się o uda i o nasz brzuch. I teraz w trakcie medytacji zazen nie zamykamy oczu. Dlatego jest to tak ciekawy system, ponieważ jest to jedyny system, który mówi o tym, żeby nie zamykać oczu. I ten moment niezamykania oczu jest bardzo interesujący. Ja zagłębiałem się trochę w te tematy. I tutaj, słuchajcie, chodzi o to, że oni, Japończycy, zrozumieli jedną taką rzecz: że im mniej bodźców, które w trakcie medytacji są w stanie nas rozpraszać, i my swoimi myślami jesteśmy, gdzieś tam zaczynamy odpływać, tym, tym lepiej. Dlatego należy mieć otwarte oczy. Ponieważ, gdy mamy otwarte oczy, to jesteśmy w stanie szybciej wyzbyć się myśli. I jest to o tyle ciekawe, że jak zaczniecie tą swoją praktykę, to, z, to z, zaczniecie zauważać różnicę już po paru sesjach takiej medytacji, że coś zaczyna drgać w waszej głowie. I to jest o tyle ciekawe, że nawet zacznie się Wam wydawać, że widzicie w tej ścianie coraz więcej różnych rzeczy, że macie różnego rodzaju wizje, nawet i wizje, które mogą się Wam spełnić, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Japończycy uczą, że wszystkie te rzeczy to są pułapki programu który on finalnie na nas próbuje zapiąć, który my musimy rozpracować. Dlatego Japończycy nazywają tą praktykę kiyosaku. I kiyosaku, dosłownie z japońskiego na nasze, oznacza kij wyzwolenia. I teraz, jak mnisi siedzą w klasztorze Zen, i oni siedzą wszyscy zwróceni twarzami do ścian, i mistrz co jakiś czas, Bierze taki duży bambusowy kij. Ja uważam, że to jest w ogóle całkiem zabawne, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju tam praktyki medytacji, które dzisiaj są popularne. I ten mistrz bierze ten kij i zaczyna schodzić z nim dookoła sali. I jak widzi, że jeden z uczniów zaczyna śpirować i odpływać, i zaczyna mu się wydawać za dużo różnych rzeczy, to wali go tym kijem w plecy trzy razy z lewej i trzy razy z prawej. I, I ten moment sprawia, że ten uczeń przypomina sobie, że jest tu i teraz. Bo w medytacji i w tym, żeby wejść w ten stan koncentracji i stan, zero, chodzi o to, żeby uzmysłowić sobie, że ja jestem tutaj i, i teraz. I ten kij wyzwolenia sprawia, że oni chociażby, nie wiem, co by tam widzieli w tych ścianach, Japończycy nawet donoszą, że niektórzy widzieli tygrysy, które na nich wyskakują ze ściany. Te drżenia kija w plecy sprawiają, że oni otrzeźmiają swój umysł i wiedzą, że to wszystko to jest tylko ułuda, że to jest kolejna próba nałożenia symulacji na... Nasz własny samorozbój, nawet do takiego momentu, kiedy zaczniemy widzieć różne rzeczy, które się nam nie, nie podobają. Więc musimy uzmysławiać sobie to, że wszystko to, co nam się wydaje, że widzimy, to nam się tylko wydaje, że to widzimy. I to jest klucz do dalszego postępu w medytacji Japończyków. Ponieważ bycie tu i teraz. I koncentracja na tym, że ja jestem tu i teraz i rozbijanie tej myśli pod kątem, że ponieważ ja jestem tu i teraz, to czy wszystko to, co ze mną jest dookoła mnie, jest mną samym. I tutaj o to chodzi, żeby się koncentrować na głębszych sprawach, a nie na jakichś tam różnego rodzaju wizjach, które próbują przyciągnąć naszą uwagę. A to są tak naprawdę pułapki naszego programu, głębokie pułapki naszej podświadomości, które będą starały się zatrzymać nasz postęp. Dlatego ważne jest to, żeby o tym pamiętać, moi kochani, że jeżeli będziecie coś widzieć w tych ścianach, to pamiętajcie, że wam się to tylko wydaje, i koncentrujcie się za każdym razem w tym momencie. Przypomnijcie sobie praktykę kiosaku, że dostalibyście kijem bambusowym w plecy, i yy, uważam, że jest to piękne w swojej prostocie, ponieważ. Medytacja jest narzędziem, to chcemy wykorzystywać w sposób taki, jaki, w jaki powinniśmy wykonywać pracę z narzędziem. Japończycy, kując miecze samurajskie i, i generalnie ich ceremonialny sposób, nawet parzenie herbaty i tak dalej, tak dalej, ich kultura jest dowodem na to, że oni praktyki, którymi się zajmują, doprowadzają do perfekcji. I dokładnie tak samo jest z medytacją. Dlatego zachęcam Was, żebyście zaczęli od medytacji zazen. No ale, wiecie, oczywiście może ci z was, którzy totalnie zaczniecie swoją praktykę po raz pierwszy, zajmie wam to chwilę dłużej, ale jeżeli będziecie praktykować codziennie i wystarczy naprawdę 15-20 minut, gdzie tak naprawdę im lepiej będzie wam szło, tym coraz więcej czasu będziecie chcieli na to poświęcać. I teraz w medytacji zazen... Kiedy, jest, kiedy po prostu mamy sobie takie półotwarte oczy, ale te oczy muszą być otwarte w sposób taki, że jest na wygodnie. I najlepiej jest patrzeć, mniej więcej, jak patrzymy prosto, to tak powiedzmy 15-20 stopni niżej. Tak, żebyśmy po prostu czuli, że nasze igałki oczne są ułożone w naturalny sposób i że nasze powieki sobie w zupełnie swobodny sposób są w tym miejscu, w którym chcą być. Język. Niektórym z Was może się wydawać, że to jest dziwne, że mówię o ułożeniu języka. Natomiast jest to ważne, dlatego że po tym, jak zaczynamy się koncentrować, to nawet i ułożenie języka odwraca nam uwagę, w jaki sposób powinniśmy go trzymać. Dlatego język trzymamy na podniebieniu. Końcówka języka powinna dotykać podniebienia w miejscu, gdzie zaczynają się zęby. I siedząc w pozycji zazen. Czyli z tymi ręko, rękoma, którymi wam powiedziałem, w jaki sposób mają być założone, i e, oczy otwarte, zaczynamy liczyć oddechy. I ci z Was, którzy dopiero zaczynacie, to przez pierwsze dwa tygodnie, jeżeli będziecie praktykować codziennie, to nawet bardzo, jakby oporni, przez dwa tygodnie będą w stanie już zacząć wyłączać totalnie myśli. Natomiast jeżeli czyjaś dedykacja jest o wiele większa do tego tematu, to ten stan zacznie się o wiele, wiele szybciej. I trzeba zrozumieć to, że jest kilka różnych stadiów medytacji zazen, i każde z tych stadiów medytacji prowadzi do tego, że są to kolejne stopnie rozwoju, do tego, żeby wyzbyć się wszystkich koncepcji i programów, które sterują nami, i wtedy następuje moment tak zwanego oświecenia. I Zaczynamy od tego, że liczymy oddechy. Liczymy wdechy i wydechy. Liczymy je do 10 i zaczynamy od nowa. I chodzi o to, żeby mieć otwarte oczy, różne myśli będą przychodzić wam do głowy. E, różne myśli, dźwięki, jakieś m, inne różne sprawy. Będziecie tak się zastanawiać nawet nad tym, czy, czy to w ogóle jest jakaś medytacja, czy nie. Ale nie myślcie w ogóle... <laughs> Łatwo powiedzieć... Ale starajcie się nie zwracać na te wszystkie myśli uwagi i skoncentrujcie się na liczeniu. I to liczenie, systematyczne, monotonne liczenie, musi sprawić, że wy do pewnego momentu zaczniecie robić to mechanicznie, i moment, w którym zaczniecie robić to mechanicznie, jest momentem, w którym musicie zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że robicie to mechanicznie. Wiem, że brzmi to jak masło maślane, ale o to w tym właśnie wszystkim chodzi. I wtedy, kiedy zaczynamy przepuszczać te nasze myśli przez głowę i zaczynamy traktować to liczenie w sposób taki dosyć mechaniczny, jest to moment, w którym musimy zacząć koncentrować się jeszcze bardziej na tym liczeniu, ponieważ to liczenie wtedy jest dla nas ważniejsze niż te myśli. Dlatego coraz bardziej jesteśmy w stanie zaczynać je wyłączać. I w całym tym systemie jest niesamowita praktyka i mechanika. Wiecie doskonale, jak Japończycy są rozwinięci technologicznie i jeżeli chodzi o ich nauki duchowe, wcale nie jest, kochani moi, inaczej. Więc skupiajcie się na liczeniu. W momencie, w którym poczujecie, że to liczenie jest mechaniczne, zaczn zacznijcie skupiać większą uwagę na liczbach, ponieważ będzie to moment, w którym wasza wola zacznie decydować o tym, co się dzieje w Waszych głowach, a nie przelatujące różnego rodzaju myśli i bodźce, które gdzieś tam przychodzą Wam do głowy. Więc jest to pierwszy krok, jeżeli chodzi o medytację zazen. Drugim krokiem, po tym jak już zaczniecie zdawać sobie sprawę z tego, że Wasze myśli są w stanie skoncentrować się na konkretnych rzeczach, o których chcecie, to drugim krokiem jest to, że zaczynacie liczyć tylko w dechy. I to, że zaczynacie liczyć tylko wdechy świadczy o tym, że zaczynamy rozwijać to uczucie. Jakby mamy taką kuleczkę, pojawia nam się i zaczynamy ją coraz bardziej rozwijać, żeby stawała się coraz więcej, jeszcze większa. I zaczynamy liczyć tylko wdechy. I moment, w którym zaczynamy liczyć tylko wdechy jest o tyle interesujący, że my jako istoty ludzkie generalnie mamy pewnego rodzaju tendencje. I Japończycy o tym wiedzieli doskonale. I wiedzą, że, że oddech jest podstawą życia, a my, jako istoty ludzkie, wszystkie rzeczy i czynności, które wykonujemy, wykonujemy na wydechu. Dlatego liczenie wyłącznie wdechów sprawia, że ta nasza koncentracja zaczyna coraz bardziej się umacniać. I zaczyna to sprawiać, że my coraz bardziej jesteśmy w stanie wychodzić poza tego formatu całego, i jest to moment, w którym, jak dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku, jak zaczynamy liczyć te wdechy już automatycznie, zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, to przechodzimy do kroku tak zwanego trzeciego. Trzecim krokiem jest to, że wchodzimy już po prostu szybko w ten stan, który osiągnęliśmy po liczeniu wdechów. I zaczynamy koncentrować się wyłącznie na oddechu, na wdechu i na wydechu, ale w taki w pełni świadomy sposób, nie zwyczajnie automatyczny, tylko na taki głęboki, uświadomiony sposób. Dlatego też to liczenie jest tak istotne, ponieważ to liczenie w pewnym momencie, tak jak Wam powiedziałem, staje się mechaniczne. A umiejętność patrzenia na rzeczy mechaniczne w wyższy sposób sprawia, że możemy dojść jakby do następnego etapu, którym jest nasz własny oddech. Po tym, jak nasza medytacja na naszym własnym oddechu jest już doprowadzona do wyższego poziomu, w którym czujemy, że powinniśmy iść dalej, no to wtedy ci, którzy żyją, w klasztorach zazen, to wtedy mistrz zen temu swojemu uczniowi mówi: Dobra, stary. Słuchaj, teraz jest kolejny etap, i daje mu tak zwany koan. Koany to są takie pytania retoryczne. Tych koanów jest tam podobno 200 ileś. I mistrz zen daje każdemu uczniowi. W zależności od tego, jaką on ma osobowość i jak podchodzi do, 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 do jakichś tam różnych spraw, ci mistrzowie zdajemy oceniają tych ludzi, chociaż oni żyją i tak na takim poziomie, że trudno jest ich definiować przez ego, jeżeli oni coś takiego w ogóle posiadają. Natomiast mistrz przyporządkowuje każdemu z tych uczniów Koan. Jest to pytanie retoryczne, na które nie ma tak naprawdę odpowiedzi. I chodzi o to, że. Poprzez praktykę zazen, która sprawiła, że wchodzimy w stan głębokiej koncentracji, zaczynamy w tej koncentracji jakby swoją równoległą pracę. I to jest moment, w którym zaczynamy naprawdę w tej naszej medytacji rozbijać się duchowo, żeby nastąpił jakiś przełom, żeby rozpracować pewne rzeczy. Dlatego pytania retoryczne, które dają Japończycy, są to pytania, na które wyłącznie ktoś. Kto znajdzie na nie odpowiedź, i w momencie, kiedy znajduje odpowiedź na to pytanie w trakcie tych swoich medytacji nad koanami, kiedy zastanawia się nad tym, bo on, taki mnich, siedzący w świątyni, on nic innego nie robi, tylko cały czas myśli o tym pytaniu, żeby znaleźć na nie odpowiedź. I wyłącznie uczeń, który naprawdę znajdzie odpowiedź na to pytanie retoryczne to ta odpowiedź będzie dostarczona w sposób surrealistyczny, nie w żaden sposób mieszczący się w ramach naszej, powiedzmy sobie tam, logiki. Dlatego ta indywidualna odpowiedź każdej tej osoby jest tak istotna dla mistrza zen, który ich ocenie na drodze ich postępu. I te, oczywiście w dzisiejszych czasach jest bardzo wiele różnych książek, które mówią o koanach Zen i dają też do tego wszystkiego odpowiedzi, tylko że cały trik polega na tym, że gdybyśmy na przykład poszli do takiego mistrza Zen i mu podali taką odpowiedź z książki, to on by was wyśmiał. Zdajecie sobie sprawę z tego, bo istnieje pewna różnica w takim przebudzonym energetycznie człowieku i w sposobie rzeczy i, i, i abstrakcyjności tego, w jaki sposób wyraża swoje myśli, sprawia, że ten mistrz wie doskonale, że on skumuł bazę i że jest w stanie rozwijać się dalej. I później, po praktyce z koanami, zaczynamy jakby taki okres inkubacji, kiedy My zaczynamy coraz bardziej przewijać się świadomościowo, i te koany ci mistrzowie zadają coraz to bardziej trudne. Jednymi z koanów, takich głównych, ponieważ poprzez to, że praktyka zen rozprzestrzeniła się całkiem źle w Stanach Zjednoczonych, to te koany też stały się trochę bardziej popularne. I jednym z głównych pytań, na które uczeń szuka odpowiedzi, jest uważajcie, czym jest mu? Mu, mu. Czym jest mu? No i człowiek, który wchodzi w ten stan głębokiej koncentracji, zaczyna się nad tym zastanawiać, co to jest. Albo na przykład Koan, który zadaje pytanie, jaki jest dźwięk jednej klaszczącej dłoni? Albo jak wyglądała moja twarz sprzed czasu narodzin moich rodziców, i ci uczniowie. Szukajmy odpowiedzi na te pytania w tym poszerzonym stanie świadomości i koncentracji. I moment, w którym znajdą odpowiedź na to pytanie, naprawdę, poprzez całą swoją wcześniejszą praktykę i odczucia i emocje, które kierowały nimi w trakcie, kiedy zacieśniali tą swoją mentalną kontrolę, sprawia, że ten moment znalezienia odpowiedzi jest momentem oświecenia. I to jest moment, to jest taki klucz, japoński klucz, można by było powiedzieć, w jaki sposób najszybciej doznać oświecenia, jeżeli ktoś naprawdę tego chce, bo może być tak, że ktoś tego nie chce, prawda? Bo boimy się nieznanego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci z was, którzy chcecie naprawdę skupić się w swojej medytacji w taki sposób, który naprawdę do czegoś prowadzi, Ponieważ medytacja jest narzędziem i jest pewien czas, do którego będziemy używać medytacji, ale później po prostu nie będzie ona tak mocno definiować naszego życia, ponieważ medytacja jest narzędziem, które my sami dla siebie jesteśmy w stanie wykorzystywać w sposób taki, w jaki no, no chcemy, tak naprawdę. Więc znalezienie odpowiedzi na Koan, na to pytanie retoryczne, i później udzielenie odpowiedzi z perspektywy osoby, która naprawdę znalazła tą odpowiedź, czyli przebiła się przez strukturę psychiczno-behawioralną naszych, naszych egocentrycznych istot. Bo było nie było tej energii w tym naszym torusie, który nas otacza niewidzialnym, która jest poblokowana poprzez wszystkie te nasze programy narzucone na nas od kołyski, cała ta struktura zaczyna się chwiać. I moment, w którym my zrozumiemy odpowiedź na to pytanie, jest to moment, w którym ten cały nasz jakby torus pęka i robi, robi się nowy. Ale to nie, wcale nie oznacza, że na przykład nagle stwierdzicie, że y, pakujecie się i wyjeżdżacie w bieszczady. Tutaj chodzi o skok świadomości. Dlatego później oni coraz bardziej zaczynają zgłębiać różnego rodzaju praktyki medytacji. I z kolei w Indiach dosyć dużą uwagę, jeżeli chodzi o, o medytację, przywiązywało się do ułożenia palców. I ułożeniu rąk, ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że tych wszystkich kwestii jest tak naprawdę o tyle dużo, że z całą pewnością zabierze nam to trochę więcej czasu niż jeden podcast. Natomiast głównym morałem dzisiejszej audycji jest to, że jeżeli naprawdę chcecie zacząć praktykować medytację, która jest autentycznie skuteczna, która ma naprawdę no, no, no kilkaset lat i oni wiedzą, co robią. Więc wiecie, jeżeli chcecie praktykować medytację z zamkniętymi oczami, i tak dalej, proszę bardzo, to, to, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Wielu z Was może sobie zadawać pytania odnośnie tego, w jaki sposób siedzieć. No najlepiej jest siedzieć ze skrzyżowanymi nogami oczywiście, idealnie by było w pozycji pełnego lotosu, prawda, ponieważ wtedy nasze ciało, jakby stanowi piramidę, i pełną podporę. No ale na przykład ja nie jestem w stanie w ogóle czegoś takiego zrobić. No nie wiem, może jestem jakiś inny, ale po prostu nie jestem w stanie, w związku z czym siedzę ze skrzyżowanymi nogami. Te ręce mam złożone tak, jak wam mówiłem. Lewa ręka okrywa prawą, ponieważ, lewa, ponieważ prawa strona jest nasza, jest aktywna, a lewa jest pasywna, bardziej kreatywna, to dlatego lewa ręka musi ukrywać prawą rękę. I siadacie sobie przed ścianą, 20-30 cm, tak, żebyście się czuli wygodnie. Możecie sobie zapalić kadzidełko, to jest tylko dla Was. Jeżeli macie jakiegoś kwiatka w pokoju, to jest fajnie. Bo chodzi o to, żeby starać się asymilować z otoczeniem, które jest organiczne. I zaczynać praktykę zazen. Otwarte oczy i zaczynacie liczyć oddechy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i od nowa. I moment, w którym skumacie, że robicie to mechanicznie, to musicie sobie zdać sobie z tego sprawę i chwilę zajmie, żeby tą kostkę Rubika ułożyć i później przychodzicie do następnego etapu, którym jest liczenie wyłącznie wdechów. Po tym... Porozmawiamy sobie o, ko o koanach i, i każdy z Was sobie jakiś tam koan swój własny wybierze i uda Wam się tak samo, jak i udaje się mnichę zen. Nie widzę powodu, żeby miałoby być inaczej. Jeżeli ktoś na przykład nie może wysiedzieć w pozycji takiego nawet skrzyżowania nóg, to nic nie szkodzi. Można również na przykład usiąść na kolanach i, i, i kostkach. Wiecie o co mi chodzi? Tak, jak siedzieli japońscy samuraje. Przy czym no, dla mnie fizycznie jest to pozycja, która jest nie, nie do wytrzymania po paru minutach, więc chodzi też o to, żeby nam było w pewien sposób wygodnie. Możecie sobie usiąść też na krześle, gdzie wasz kręgosłup jest prosty. No, cała idea tego jest taka, że jak wy siedzicie prosto, to musicie siedzieć dumnie ponieważ wasza praktyka i to co robicie w trakcie medytacji świadczy o tym, że podchodzicie już do swojej własnej świadomości i samorozwoju w sposób taki, że wiecie, że nie tyle, że jesteście lepsi, ale że wiecie, że podchodzicie do czegoś, co jest w pewien sposób nazwijmy to tak w cudzysłowie święte. W związku z czym siedzicie dumnie, ponieważ zaczynacie wykonywać dumną pracę, która sprawia, że wy sami i wasz duch się zaczyna rozbijać, w związku z czym najważniejsze jest to, żeby nasz kręgosłup był pro w linii prostej i żeby nasza głowa była na tyle odchylona, żeby nasz nos był w, w linii prostej z naszym kroczem. I to jest idealna pozycja, gdzie głowa i kręgosłup są w idealnie prostej linii, dzięki czemu ta energia... Która przechodzi z góry do dołu naszych ciał, przebiega szybciej i płynniej. Dlatego tak ważne jest to, żeby być dobrze uziemionym w kontekście swojej własnej postury i żeby być wyprostowanym. I, i powiem wam, że no, jak zaczyna się praktykę, taką prawdziwą praktykę, że na przykład mówimy sobie, OK. Od dzisiaj, co, codziennie zaczynam praktykę medytacji i wydzielacie sobie czas. Możecie zacząć od 10, 15, 20 minut. Naprawdę nie musicie się w ogóle tym stresować, bo nawet jeżeli ktoś z Was już zacznie podchodzić do tego tematu i spędzi tylko 5 minut, to te 5 minut jest o wiele bardziej wartościowe niż 0 minut. Dlatego nie zniechęcajcie się. Jednym z Was będzie łatwiej wyłączać ten. Szum myślowy, innym nie. Ale jest to o tyle właśnie piękne w zazen i, i, i w sztuce zen, że sztuka was nie ocenia. To tutaj nic się nie dzieje, nic nie szkodzi. Wszystko jest w porządku. Tyle czasu, ile potrzebujesz, tyle potrzebujesz. Nikt się nie ocenia, nie stresuj się. Postępuj swojej pracy. Jest to piękne w swojej prostocie i sprawia, że już w tym naszym takim programie, który jest nam wgrany na zasadzie też naszego takiego oceniania, sprawia, że zaczynamy się czuć trochę bardziej komfortowo i jesteśmy o wiele bardziej dla siebie wyrozumiali. A to jest bardzo istotne, bo to jest też taki moment, w którym zaczynamy być dla siebie dobrzy. Więc powiem Wam szczerze, że no, 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 no ci z Was, którzy zaczną całkiem pierwszy raz, no to po pięciu minutach no to poczuje się i swoje plecy, i swój tyłek. I, i, I poczujecie, że cierpną Wam nogi. Natomiast z doświadczenia powiem Wam, że im dłużej się to robi, tym coraz bardziej ciało się przyzwyczaja i po jakimś tam czasie już to wszystko przestaje nam doskwierać. No i teraz jak siadamy sobie w tej pozycji do swojej praktyki zazem przed ścianą, to wykonujemy takie ruchy od prawa do lewej, od prawa do lewej, od największego ruchu, od naj największego jakby wychylenia naszego ciała, z jednej strony na drugą. I wykonujemy trzy takie ruchy. Następnie wykonujemy pomniejsze ruchy, które wyśrodkowują nasz organizm. Rozumiecie? To jest tak jakbyście prawili w ruch wskazówkę. Która wykonuje trzy głębokie ruchy i coraz mniejsze ruchy, aż znajdzie swój idealny środek. I to jest moment, w którym wy powinniście wtedy wziąć trzy głębokie oddechy i trzy głębokie wydechy, przy czym mówimy tu o głębokich, głębokich, i zaczynacie liczenie. I jak pomylicie się w trakcie liczenia, zaczynacie od nowa, ponieważ ten szum informacyjny, który będzie w waszych głowach i myśli i jakiś tam różnego rodzaju, no, no pff, co do nakiju. Każdy ma, każdy ma swoje, swoje jakieś tam różne programy, zmagania i, 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 i wizje własnej rzeczywistości, które wpływają na jego życie, a my skupiamy się na liczeniu. I zauważycie już po jakimś tam pierwszym czasie, zauważycie... Pewnego rodzaju zmianę i po prostu idźcie w tym dalej, postępujcie w tym. I jak już rozkminicie tym, tą pierwszą część, to zacznijcie liczyć tylko wdechy. I powiem Wam szczerze, że to się tak wydaje, no dobra, no li będę liczył tylko wdechy. Słuchajcie, nie jest wcale tak łatwo z tych właśnie względów, o których Wam powiedziałem, że my jako. Organizmy, jako, jako ludzie, wszystkie czynności, które wykonujemy, wykonujemy na wydechu, więc jest to coś, co dodatkowo stawia opór sposobu, w jaki wykonujemy czynności. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy podcast dostarczył Wam wystarczającej ilości informacji, żebyście mogli zacząć taką prawdziwą medytację, która naprawdę będzie was głęboko rozbijać. Nie mam tutaj w ogóle na myśli, że, że różni inni ludzie, którzy uczą medytacji i tak dalej, że nie wiedzą, co robią. Myślę, że wcale tak nie jest. Tylko po prostu wiecie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jeżeli ktoś na przykład praktykuje sobie medytację gdzieś tam w przyrodzie, tak dalej, tak dalej, tak dalej, to już wcale nie jest powiedziane, że na przykład tego oświecenia nie dozna. Medytacja zazen też nie jest czymś, to, 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 to nie jest najkrótsza droga i Wy w trakcie tej praktyki sami to zauważycie. Natomiast jest to praktyczny system, taki jakby klucz technologiczny do tego, w jaki sposób wyostrzyć szybko swoją koncentrację i zacząć móc się rozwijać w tym stanie zero. Czyli o tym, jak szybko wejść w stan zero i jak zacząć się rozwijać w stanie zero. Dlatego mam nadzieję, że to Wam pomoże. Przy następnej okazji opowiem Wam o koanach trochę więcej. No i generalnie będziemy sobie też omawiać różnego rodzaju ułożenie rąk, ponieważ generalnie te, te, te sposoby ułożenia rąk pomagają nam wejść w jeszcze głębsze aspekty tego, tego stanu zwiększonej koncentracji, które dostarczają na większej ilości informacji. Więc będzie ciekawie, moi kochani. Mam nadzieję, że zdecydujecie się na to, żeby wziąć się naprawdę za siebie i zacząć praktykować medytację, która naprawdę będzie Was szybko rozbijać w sposób taki, że zaczniecie faktycznie zauważać zmiany. Jeżeli podejdziecie do tego poważnie, to, to wiecie, kto szuka, ten znajdzie. I, i, I każdemu z Was się z całą pewnością to uda i nie ma takiego numeru, że ktoś powie, o, ale ja to mi jest ciężko. No... Być może ktoś mówi, że jemu to jest ciężko wyłączyć myśli, dalej, ale jeżeli naprawdę chce, to zacznie praktykować. A medytacja zazen pozwoli takiemu człowiekowi o wiele szybciej zacząć opanowywać swoje własne myśli, dzięki czemu ten rozwój i ucieszanie tego szumu następuje szybciej. Dziękuję Wam, moi kochani, serdecznie za uwagę. Rozmawialiśmy dzisiaj o medytacji i o medytacji zazen. Ja nazywam się Bartosz Socha. Pozdrawiam serdecznie. Hej.